Tegoroczny kiermasz bożonarodzeniowy organizowany przez Tczewskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie połączono z dwoma konkursami. Plastycznym Idą Święta oraz muzycznym Kolędujmy Razem. Wszyscy, którzy w czwartkowe popołudnie odwiedzili Centrum Kultury i Sztuki, poczuli klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Niezwykła atmosfera stworzona była nie tylko poprzez świąteczne ozdoby czy muzykę. Wyczuwalna była również radosna i serdeczna więź pomiędzy niepełnosprawnymi i ich rodzinami oraz występującymi na scenie dziećmi i młodzieżą. Od ilu to już lat te imprezy są organizowane? Tak, już ponad 20 lat organizujemy ten kiermasz. Zawsze przyciąga duże tłumy ludzi, tak? Można tutaj zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby, wyroby zrobione przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Przed rokiem pojawił się taki pomysł konkursu, integracyjnego konkursu dla osób pełno- i niepełnosprawnych. Kolędujmy razem. Jest to taka formuła, że jakby uczestnicy zgłaszają się, młodzież, osoby z niepełnosprawnością i aranżują kolędę, pastorałkę lub utwór świąteczny. Ta formuła przyciąga młodzież, urozmaica nasz kiermasz. Mamy też konkurs Idą Święta. On już ma dłuższą niż dwuletnią tradycję. W nim jakby w kategoriach szopka, wytwór świąteczny i kartka świąteczna rywalizują osoby z różnych ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i jakby zawsze wyłaniamy te osoby, które nagradzamy na scenie. Kiermasz bożonarodzeniowy jest okazją do kupienia unikatowych ozdób, kartek, które są rękodziełem niepełnosprawnych objętych warsztatami terapii zajęciowej. Swoje stoisko mieli nie tylko gospodarze z Psoni Tczew, byli także przedstawiciele innych ośrodków wsparcia dla niepełnosprawnych. Jest coś pięknego, powiem panu, dla niepełnosprawnych i w ogóle dla nas. Spotkania z mamami, nie? To jest też miłe. Nie, za czym się pani dzisiaj rozgląda? Teraz kupiliśmy takie tam szyszki i strojki na te i jeszcze chcę jakąś choinkę wybrać. Po to pracę naszych dzieci. I w ogóle ładne stoiska, wszędzie coś poszukać na te święta. Co pani tu się podoba najbardziej? Są bardzo piękne te wyroby, ręcznie wykonane, wysoki poziom. Widzę, że wysoki poziom tych wyrobów jest. Myślę, że takich rzeczy jak tutaj to w marketach nie znajdziemy. Nie, ręcznie są wykonane i serce wkładane jest. Niezwykłe jest to, że te osoby potrafią zrobić wiele wspaniałych rzeczy. Mają do tego serce, podejście? Gdzie mają do tego serce, tak. Być może więcej cierpliwości? Mają dużo cierpliwości. A co można tu u Was kupić dzisiaj? Można u nas kupić wszelkie rękodzieło wykonywane właśnie przez uczestników naszych warsztatów. Przedmioty wykonywane z drewna, z papieru, szyte z tkanin. Imprezę oficjalnie otworzyły kierownik warsztatów terapii zajęciowej Psoni w Tczewie Anna Kozioł oraz Bożena Czech, prezes Tczewskiego Koła Psoni. Główną częścią wydarzenia był konkurs muzyczny Kolędujmy Razem, ale w przerwach między występami wręczano nagrody za konkursy na najpiękniejszą szopkę i kartę świąteczną. W jednej z kategorii konkursu muzycznego Kolędujmy Razem zaprezentowały się zespoły. Zwyciężył Big Band z DPS Damaszka, prowadzony przez Lecha Klugę. W konkursie wokalnym solistów wystąpiło blisko 15 osób w wieku od 9 do 16 lat. Młodzi artyści wprowadzili widzów w nastrój świątecznej zadumy, ale też radości. Na skrzypeczkach, na fujarce cicho grajcie.
Konkurs zwyciężyła Julia Kumor, która zaśpiewała przepiękny utwór zatytułowany Kolęda Maryi. Ani szmatka, co